przyjaciele. Przyjaciele. Słuchajcie, na swoim czasie śpią. Chciałabym, żeby każdy zreflektował się nad tym, co tak naprawdę obchodzi. Wszystko to święta, nie jest to Boże Narodzenie. Wiecie, bo Boże Narodzenie to tak naprawdę znaczy, że Bóg chce się narodzić w Tobie. To nie chodzi o to, że Jezus rodzi się malusieńki, ale Bogu chodzi o to, żeby tak naprawdę w Twoim sercu narodził się Jezus, Bożego Ducha. Bóg nie chce, żebyś świętował dwa razy do roku. On chce urodzić się w Tobie. Chce, aby Twój Duch powstał do nowego życia. Ja zrozumiałam to 8 lat temu, kiedy dotarły do mnie słowa Ewangelii, że Jezus Chrystus za mnie umarł i powstał po 3 dniach z martwych. Zdałam sobie sprawę, że moje życie prowadzi do nikąd. Chociaż na zewnątrz wydawało się, że jest okej, że nie jestem taka zła, że staram się być dobra, chodzę do kościoła, chodzę do spowiedzi, ale w swoim sercu tak naprawdę, kiedy zaczęłam czytać Słowo Boże, dotarło do mnie, że w oczach Boga jestem mordercą, cudzołożnicą, złodziejem. Dlatego, że Bóg podniósł grzech do rangi serca. Ta informacja przeszyła mnie, zdałam sobie sprawę, że ginę. Byłam w środku, gdzie nie było miłości, a na tronie mojego życia siedziało ego. I właśnie ten egocentryzm był największym moim grzechem, który oddzielał mnie od Boga. To zrozumienie tej kwestii przeszyło moje serce. I owego dnia zawołałam do Jezusa, żeby panował w moim życiu. Zapragnęłam Go, aby zmienił moje życie, aby pomógł mi, abym była szczęśliwa. I realnie tego dnia Duch Święty przyszedł do mnie. Tchnął we mnie swojego życia. Tchnął we mnie swojego ducha. Ożywił mnie od środka. Ja przeszłam transformację serca. Dzisiaj jestem nowym człowiekiem. Jestem zjednoczona z Bogiem. Bo ja i Jezus jedno jesteśmy. On przebaczył mi każdy mój grzech. Przebaczył mi wszystkie moje winy. Dlatego, że spokutowałam. Zmieniłam myślenie. I ustanowiłam Jezusa moim Panem i Zbawcielem. I od dzisiejszego dnia, od tamtej pory, żyję szczęśliwym życiem. Zostałam uwolniona od wielu lęków. Ja byłam człowiekiem, który bał się ludzi. Strumiłam od ludzi, bałam się, byłam nieśmiała. Miałam wiele kompleksów. Czułam się nieakceptowana, nielubiana, niekochana. A wszystko to powodowało złe siły demoniczne, które były we mnie. Ale kiedy zjednoczyłam się z Bogiem, On uwolnił mnie od wszelkiego lęku. On postawił moje nogi na twardej skale i od dzisiaj nie boję się i nie lękam się. I jestem dzisiaj głosem do Twojego życia, że Ty też możesz to zmienić poprzez akt swojej wiary w to, co stało się na krzyżu 2000 lat temu. Tam nastąpiła potężna wymiana. Jezus został odrzucony przez Boga, po to, byś Ty mógł być zaakceptowany. Jezus poniósł tam każdą Twoją chorobę, po to, byś Ty mógł być uzdrowiony. Wszelkie choroby są nielegalne na tej ziemi. Ale Bóg ma dla Ciebie uzdrowienie. W Jezusie Chrystusie ma wszelkie błogosławieństwo. On stał się przekleństwem na tym krzyżu, abyś Ty mógł być błogosławieństwem, abyś mógł mieć nowe życie, abyś żył zwycięskim życiem. Zbawienie, kochani, jest za darmo.
To jest właśnie Boża łaska. To jest najlepszy prezent na święta. To jest dar. Bóg dał Jezusa Chrystusa. Po to, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. To jest tak łatwe i proste. To jest za darmo. Wystarczy, że tylko uwierzysz. Potrzebujesz do tego swojej wiary i Boga, żebyś przyszedł z szczerości serca i przyznał się, że potrzebujesz go do swojego życia i będziesz zbawiony, będziesz uratowany. I nie mów dzisiaj, że jakoś to będzie, że nie jest tak źle, albo że to jest takie proste. Bo diabeł będzie ci wmawiał, że to jest proste, ale nie daj się oszukać. Diabłu zależy tylko na tym, aby człowiek trafił do piekła. Bo po śmierci jest niebo i piekło. Ale możesz zdecydować właśnie tutaj na ziemi. Nie kiedyś, jak staniesz na sądzie Bożym. Wtedy na pewno będzie za późno. A piekło to jest wieczne, psychofizyczne cierpienie. Więc jestem tutaj po to, abyś wybrał Jezusa. Jeszcze teraz. Ojcze, ja modlę się, aby słowa Ewangelii zostały do sercu. Ja odsuwam teraz od wszystkich sercu do moich słów, aby spadały mi z oczu, aby spadały mi z oczu, aby Boża prawda docierała do ich serc. Duchu Święty, przeszywaj ich swoją prawdą, aby oni zrozumieli Twoje słowo, aby oni zostali przeszyci tym, że Boże zbawienie jest za darmo z łaski. Nie musicie się starać ani robić dobrych uczynków, bo to nic nie daje, tylko prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa, prawdziwa pokuta, zmiana myślenia, przyjście do Niego i poproszenie Go, aby panował w Twoim życiu, może dać Ci życie wieczne. Amen.